leśne ćwiczenie numer jeden. Pies ma stanąć na dwóch łapach i przednimi łapkami jak najwyżej wyciągać się tutaj po konarze drzewa. To jest podobne jak właśnie wchodzenie na miskę, tylko że różnymi łapkami coraz wyżej. Rozciągamy plecki, rozciągamy plecki. Tak, dobrze. Bardzo ładnie wisi. Superancko. Dobra, odchodzicie sobie na bok i to samo Nikola z drobką. No. Bezina i tam pokaż ręką z jedzeniem. Ręką z jedzeniem pokaż jej, co ma zrobić. O, widzisz? I tam ją karm, na stojąco. Jak piesek jest na dwóch łapkach, to dostaje kulkę. I karm ją tak z góry, żeby ona się wyciągała jak najwyżej, da radę. Rozciągamy plecki, tak. Świetnie. I właśnie ćwiczymy w takim leśnym środowisku pełnym zapachów, których nie ma w domu ani na podwórku, po to, żeby te psy jakby ignorowały, żeby te zapachy po nich spływały, ten szum lasu, żeby nie robił wrażenia, żeby mogły się skupić na robocie, a w przyszłości po prostu, żeby one tutaj nie chciały nam uciekać, nie? Tylko chciały być przy nas. Dobra, starczy. Koniec ćwiczenia pierwszego. Odchodzicie. Teraz będzie trzeba podejść do tego bloczka, zrobić siad, zostań na 5 kroków, wrócić do psa, siad, zostań na 10 kroków. Także mocno rozwinięta ta smycz. No to idziemy do tego kamienia. Pierwsza Patrycja. Ty poczekaj. Tak, ma wskoczyć na ten kamień. Bo pamiętacie, że tak jest łatwiej. Jak pies jest na czymś zostawiony, to jest mu łatwiej niż tak po prostu na ziemi, nie? I pies jej siadł. Musi cała wejść. Pomóż jej smakołykiem. To jest duże, także spokojnie się zmieści. Da radę, da radę. O, brawo. Siadł. Nie ciągnij smyczą, tylko właśnie tym smakołyczkiem. Listi. Ej! Siad. No. Okej, okay, i daj. Dobra, rozsuń sobie jak ile się da tą smycz. I na razie 5, ale małych kroczków, nie? Nie jakieś tam wielkie kroki. Zostań. I powtarzaj jej to. Zostań. Zostań. I wracaj do niej. Jak wrócisz, to ok. Dobra, znowu sobie rozsuń i teraz na 10 kroków. Zostań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wracasz do psa elegancko. To naprawdę wyszło duża odległość. Pięknie, Bistusia. Dobra, schodzicie sobie gdzieś tam na tę otwartą przestrzeń. Robicie miejsce dla drobki. Teraz drobciunia tutaj. Zapraszamy. Nie ma czegoś takiego jak nie szarf, tylko jak już, to mogłaś podprowadzić jedzonkiem, nie? I tak samo siad. Ty musisz tą smycz zostawić, nie? Bo ona jest krótka. Siedzi już. I ty sobie odejdź wtedy w tą stronę. Trzy, cztery, pięć. I wracasz. Już starczy. Do psa. Ok. I nagroda. No, słówko. Ok? Tak. Jak zje, poczekaj, niech zje. I znów siad, zostań. Nie, musi siedzieć. Błąd. No to kic. Dobrze. I zostań. Zostań.
i 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pies pięknie siedzi i wracasz do psa. Ok, nagroda. I zwolnienie schodzi. Dobra. Teraz zrobimy sobie siad i trzy obejścia psa dookoła. Jeżeli będzie trzeba, to za każdym razem można podać smaczka, a jak się uda, to tylko za ostatnim. Tylko sobie odejść od tego drzewa, bo się zaplątasz smyczą. A powiedz do niej takim miłym tonem, takie radosne siad. O, widzisz? Pierwsze kółeczko. Drugie kółeczko. Trzecie kółeczko. I syu. Super. Bardzo ładnie. Teraz wy. Trzy kółeczka wokół psa. Siad, zostań i trzy kółeczka. No tutaj, gdzie stoisz. Naprawdę wieje coraz mocniej, ale psy nam świetnie pracują. Pierwsze kółko, tak. Drugie kółko i trzecie kółko. Brawo. I ostatnie ćwiczenie ode mnie to jest siad, waruj, siad. Czyli nasze komendy, no, w miejscu, przy waszej lewej nodze. I nasze komendy na to były siad, waruj i kic, tak? Siad, waruj i kic. Brawo, Beastie, pięknie. Wszystko elegancko zrobione. Poczekaj, teraz Nikola od początku, bo ja nie widziałam. Musi być przy twojej lewej nodze. Pięknie. Nie, zostań przy niej tam. I teraz waruj. Dobrze. Wstań pomału i kic. Super! Brawo! Ex aequo, dwa pierwsze miejsca. No i koniec treningu. Wracamy do domu.